No siema, z tej strony Kelo4, witam was w nowej serii na moim kanale. Tak, zaczynamy nową serię i ja się bardzo jaram tą grą, bo to jest moja gra dzieciństwa. Jak pewnie też zauważyliście, nie ma kamerki. Postanowiłem, że gry aktualnie nie potrzebują kamerki, więc będziemy nagrywać bez kamerki, zostanie tylko przy reakcjach oczywiście kamerka. A ja co? A ja zapraszam was na tak naprawdę grę mojego dzieciństwa. Jeszcze osoby pamiętają bardzo dobrze, jak mam nadzieję, że są osoby, które grały w gry na Playa 1. I właśnie Spyro to była moja gra na Playa 1, w którą katowałem cały czas. A z tego co widzę, to mamy trzy nawet serie. W sumie to jest trylogia, mogłem się domyśleć, że tak będzie. No i co chcę zrobić z tą grą? Myślę, że ta gra zastąpi nasze reakcje z niedzieli. Teraz reakcje będą tylko wasze w czwartek, propozycje. No i ta gra wleci w niedzielę właśnie za te reakcje. No i zobaczymy, jak to się przyjmie. Mamy trzy serie. Ogólnie planuję zrobić tak, że odcinki nie będą półgodzinne i tak dalej, tylko chcę, że jeżeli odcinek będzie dłuższy niż 10 minut, nie będzie krótszy niż 10 minut i inaczej. Chcę robić po prostu mapkę. Jeżeli mapka, na której będę grał w Spyro, okaże się krótsza niż tam 8 minut nagrania, to wtedy będziemy nagrywać dwie mapki, tak? Zobaczymy mniej więcej, jak to wyjdzie. Dzisiaj jest pierwszy odcinek, więc też to jest tak naprawdę próba, czy nie jest za głośno audio, czy ja nie mówię za cicho, no i czy ogólnie jak ta gra będzie wyglądać. Ja się strasznie jaram. Pamiętam jeszcze, jak miałem właśnie nieschakowanego Playa 1 i mogłem grać w Spyro. I ja chyba miałem Spyro albo tą wersję, albo tą, już nie pamiętam. Ale tak jak mówię, my przejdziemy 3 i będziemy grali co mapkę, więc odcinki mogą być nawet 15-minutowe. Na pewno nie będą mniej niż 10 i wątpię, żebym mapkę robił dłużej niż pół godziny tak naprawdę. Dobra, więc zaczynamy grę i startujemy ze Spyro the Dragons. Ale ja się strasznie siaram tą gierką. Świecie smoków, jeszcze jest po polsku, to już w ogóle. Okej, lecimy. O, lata spokoju w naszych 5, czy tam nawet 6 krainach trwały smoczy wiek. Mamy... Okej, okay, ścięło nam. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Okej, okay, i mamy już tą grafikę. Ja pierdzielę, jaka ona jest piękna. No. Dobra. Okej, okay, musimy podejść pewnie do tego pierwszego. Okej, okay, sterowanie jest. To jest szarża. O Jezus. To jest latanie. Widzę, że chyba klatki też nie uciekają. Okej, okay, tu jest ziew naszego smoczka. Ale wiecie co, ja muszę jeszcze poprawić sobie w opcjach. Mam nadzieję, że kamerę można trochę oddalić. Pasywna, aktywna. Na czym polega pasywna? Aha, że sami kontrolujemy. No i chyba przy tej zostaniemy. O Boże, jaka piękna jest ta gra. Dobra, rozwalmy pierwszą statuę. Nestor uratowany. Smokom z mojej krainy, a potem odszukaj baloniarza. On przewiezie cię do kolejnego świata. A co z gnieznośnym gnorkiem? Ja się nim zajmę. Najpierw znajdź smoki. Więcej nie mogę ci powiedzieć. Okej. Okay. Ale dobra, pozbierajmy sobie tu te dodatki. Teraz. Aha, ich się biło. O Boże, ale ciężko będzie się przyzwyczaić do kamery. Okej. Tu są jeszcze jakieś smoki, widzę. Tu jest jakaś mapka czy coś? Poczekajcie chwilę. Grafika, pełny ekran, bez ograniczeń. Przewodnik, oświecenie, Nestor. Ale to ja tu nie widzę żadnej tego. Mapa jest włączona. Oczywiście, że włącz mapę. Gdzie ta mapka? A mamy mapkę, to jest nasza cała pierwsza kraina.
Argus uratowany. Ale czas, zrób to jeszcze raz. Boss już przeszedł przez portal w Smoczej Paszczy. Ale twój czas jeszcze nie nadszedł, Spyro. Najpierw musisz ukończyć zadania z kolejnej części naszej krainy. Okej. Boże, nie, wiecie co, może ja faktycznie zmienię tą kamerę na pasywną. Zobaczymy. O Jezus, no kurde, trochę szkoda, że tak blisko jest. Okej, coś dostaliśmy. Jezus, gra jest piękna graficznie. Nie wiem, czy coś za nich dostajemy, ale możemy poziać trochę. O, prywiet. No chodź tu. Ja cię dorwę jeszcze. Gdzie on jest? Klejnocik. A i życie dostaliśmy dodatkowe. O Jezus, będę musiał się znowu do kolejnej gry przyzwyczaić. Oczywiście gram na padzie w tą grę. Bo nie wyobrażam sobie, żebym grał na klawiaturze. Tylko, że no, kurde, trochę za blisko jest ta kamera, mi się wydaje. A nie można tego niestety zmienić. Jak się wchodzi z tego labiryntu? Tu? Tu. Okej. Okay. Jak tu wskoczyć? Jest na pewno jakiś motyw. O Jezus, jeszcze raz. A jakbym odbił do góry, jest coś takiego? Nie, nie mogę niestety. Chyba, żebym zrobił, o tak. Dajcie z górki. I cyk. Nie mogę tu wskoczyć niestety. Okej. Okay. Na razie musimy uratować te. Jezu, gra graficznie jest naprawdę... Jak sobie przypominam, jak wyglądała pod tego wersja na Play 1, jak teraz to wygląda, to jest w ogóle inna gra. Tu co to jest? Baloniarz. Jeśli na to zasłużysz, ratując 10 smoków, możesz wykorzystać balon, by polecieć do nowego miejsca. Okej. Okay. No ale jeszcze nie zasłużyłem, na razie 2 tylko uratowałem. A i ta szarża, no to był piękny, naprawdę. Gdzieś jeszcze chyba powinien być przynajmniej jeden smok, nie? A, tu jest. O, ty złodzieju, chodź tu. Boże, strasznie się jaram tą grą. Tu z Dinky akurat. Belbin uratowany. Dlaczego wszędzie lata za tobą ważka? To Iskier, twój opiekun. Jego zadaniem jest pilnowanie cię. Obserwuj go, a zrozumiesz, co mam na myśli. Okej. Okay. Woda? O Jezus, dobra. To co to jest? Skacz i wskakuj. Aha, i tu jest słoneczny szlak. Okej, wróżka. Dobra, pozbierajmy już te diamenty tutaj. I w sumie wyszedł 10 minut, ale myślę, że przynajmniej jedną dolinę moglibyśmy zrobić, no. To było taki wstęp tylko, żeby tak naprawdę zapoznać się z podstawowym sterowaniem, jakimiś skokami i tak dalej. Więc możemy ruszyć na podwój pierwszej krainy, ale ciebie jeszcze dorwę. Chodź tu, nie uciekaj. Oddawaj. Ej, jeszcze? 61, a ile ja tu mam zebrać? 100. Tu jeszcze nie weszliśmy do tego labiryntu, dobrze nie przeszukaliśmy. Była skrzynka. Wiecie co? Zaliczymy dzisiaj jeszcze jedną krainę. I będzie to kraina... Tu pójdziemy, tak. Tu nas jeszcze nie było.
Jesteśmy blisko, żeby zabrać wszystkie diamenty. A tu są kolejne smoki. Tomasz. Hej to? Spyro, aby szybować, wciśnij dwukrotnie skok i nie bój się. Bać się? Czego? Upadku ze szczytów najwyższych gór, runięcia na prehistoryczne lodowce. A. Znaleziono wszystkie smoki. Nice. Dobra. Tu nic nie ma już po drugiej stronie. Kurde, chciałbym z tej pierwszej doliny zebrać na pewno wszystkie diamenty. Czy te szafiry? To są diamenty, szafiry? Nie ma nawet napisane, co to jest. Ale wiecie, o co mi chodzi. Oho, chodź tu, nie uciekaj. Jeden chyba nie zabił go, co? A tu jesteś dalej. Okej, 76. Tun 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 tun. Dobra, lecimy tu na górę. Rynek. No mi chodzi chyba o rynek, co? O, tu są jeszcze. Kurde, nie wiem, czy to jest taki pierwotny, raczej tego, czy akurat grałem w tą wersję. Ale mówię, no sprawdzimy wszystko. Dobra, tu jest jakiś rynek. Moglibyśmy w sumie sprawdzić ten rynek, o co z nim chodzi. Jakby co, przepraszam bardzo za pracę kamery, ale no... Ja nie jestem przyzwyczajony do gry na padach. Okej, chodźmy do tego rynku, zobaczmy, co to jest. No to nie jest pewnie jakaś dolina. Podróż na rynek. Znaleźliśmy wszystko? Ale długo się leci dość. Okej, jesteśmy. I tu są kolejne smoczki. Dobra, wiecie co? Zwiedzimy tą dolinę, myślę, do końca i będziemy się kończyć ten odcinek. Nie wiem, czy to coś daje, czy nie, ale jak już mamy możliwość spalenia kurczaków, to spalmy. Spyro daje radę. Okej. Okej, czyli szybowanie na tej zasadzie polega. Nils uratowany. Witamy na rynku, Spyro. Rozpocznij eksplorację od poszybowania do obszaru z bykami. Trochę się teraz porozglądaj. Mhm. Jakby teraz ćwiczymy skoki. Okej. Okej, kolejne, no chodź. Wiem, że jakieś obrażenia będzie mi robił, jak już będzie wpadał na mnie, ale widzę, że nie ma takich obrażeń. Dobra, teraz tu. Będzie, że nie słychać tych przycisków, jak klikam na joju. A jak słychać, to tylko troszkę. Okej. No tam nie wskoczymy teraz przynajmniej, pewnie z wyższego jakiegoś, z wyższej platformy, a teraz tu lecimy. Okej. Chodź tu. Okej, jakiegoś smoczka zebraliśmy. A tu jest woda. Musimy tam przeskoczyć. Uii, dobra. Zdynki, Devlin, uratowany. Niemiłosiernie swędział mnie czubek skrzydła. Wiesz już, że aby szybować jak najdalej, trzeba wcisnąć skok, gdy jest się w najwyższym punkcie skoku? Ja tu, Matador? Okej. Okej, to muszę rozbić dynką.
Nie no, gra jest naprawdę piękna. Ja wiem, że się praktycznie każdą aktualnie grą jaram graficznie. Ale no, Spyro to jest naprawdę moje dzieciństwo. To jest jedna z pierwszych gier, w jakie w ogóle grałem. Kurde, żebym sobie przypomniał, kiedy to było. To było z jakieś... Nie no, z 5-6 lat. Ja już chyba wtedy miałem, jak to grałem. Tyłek. Dawać. Chodź tu. Cyk. Oj, oj, oj. A, tu jest portal do domu. Tam jeszcze wszystkie nie zebraliśmy. Panie, poczekaj chwilę. To byk taki był. Trochę dziwny miał tyłek. Już mamy 7 żyć. Tu jest kolejna jakaś platforma do skakania. Tu mogę wskoczyć? Chyba nie. Na to by wyglądało, że już w sumie wszystko zwiedziliśmy. Alvar. Spyro! Nie widziałeś tu gdzieś gościa ubranego na niebiesko? To złodziej! Łotr, który ukradł smocze jajo! Musisz go odszukać i odzyskać jajo! Leć migiem! Zaczynam opadać sił! A co tam pisze? Czekaj. Cześć, Spyro. Tutaj jest smok powtórka. Aha, dobra, o to chodzi. Mogę to ominąć? Mogę, okej. Okay. A to drugie to już nie warto sprawdzać. I tu mogę wskoczyć? Nie, to jak się dostać do tej platformy? No, no to wygląda w takim razie, że już wszystko chyba zwiedziliśmy tutaj. Tu nic nie ma? Nie. Tu nic nie ma. Tam nie mogliśmy doskoczyć z tego, co pamiętam. No dobra, to wracamy do domu. Dobra, i wiecie co? W sumie wyszedł nam chyba 20-minutowy odcinek. Jak na start spoko. Ja się tutaj z wami żegnam z naszym Spyro. Mam nadzieję, że seria wam się będzie podobała. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, co myślicie o tej serii. Mówię, dla mnie to jest taki sentymentalny powrót, że aż mam banana na twarzy, nie? Dobra. Zostawcie suba, bo coś ostatnio też się tak nie staracie z tymi subami. Ja się na razie z wami żegnam. Na razie.